Siemaneczko wszystkim, z tej strony Sneaky, to was w kolejnym odcinku o rankowaniu. Dzisiaj nie banuję nic, bo jako tako nie mam jeszcze takiej złej niechęci do jakiejś tam frakcji, którą nie chciałbym mniej więcej grać. O nie, gram Akademią na Garunę. Uj, Garuna, która lubi zabijać, więc no będzie problem. Wiem, że zadaję obrażenia, ale to jest ork. Orki z Majorki, orki z Poznania, orki ze Stalowej Woli. W ogóle witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze się nie przywitałem. Fajnie, że jesteście, fajnie, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, bawcie się dobrze. No i cóż, lecimy dalej. Lecimy kolejny odcineczek, dzisiaj jest chyba środowy. O ile mi się nie mylę, zastanawiam się, czy nie zmniejszyć do 2 razy w tygodniu arenkowania, ale to dajcie znać, to jeszcze obserwuję mniej więcej waszą aktywność. I mniej więcej po tym będę w stanie zobaczyć, czy tego nie chcę po prostu trochę zmienić. Moi drodzy, jak to widzimy, mamy fajne w sumie... Fajne destro w sumie jest, fajne destro jest. Jest też to ścieżka, czekajcie, ta tutaj prawa ścieżka. Z dużą ilością defa. W sumie z jaką ilością też w sumie wiedzy. Ta jest spoko. Obrażenie na zaklęć powietrza też spoko, jakby grać tamtym. To jest wiadomo dużo mocy, ale to jest dużo defa, nie? I moglibyśmy w stanie na przykład sobie zrobić jakiś... No nie wiem, czy ta wrażliwość ma jakikolwiek, kurczę, sens. Chyba, że na podstawce, nie? Nagranie pod wraźkę jest tutaj zbyt oczywiste. Ja bym chciał tutaj, moi drodzy, destro sobie chyba zagrać z kulą ognia. Albo z krągiem... No raczej z kulą ognia bym to mniej więcej widział. Chyba, że mam właśnie jakieś dobre światło z odpornością na ogień, no ale ciężko wyczuć w sumie. No bo przywołanie raczej nie jest jakoś zbytnio dobre. Są pułapki, ale no nie widzę tego. Ale nie widzę tego jakoś tak przesadnie. Dobra, czyli... I kula ognia, dobra, czyli to wypad zrobimy po prostu, trudno. Dobra, magia zniszczenia, pochłonięcia artefaktów, inteligencja. Nope. Wiadomo, tutaj misz ognia musi być. Raz tak z... zrzucania czarów. No wiecie, no nie jest łatwo. Czarnoksiężnik, lord demonów, znaczy akademiu, czarodziej. Plus 2 siły czarów. Tak w sumie to plus 2 siły czarów to nie jest jakoś tam dużo, nie? Może mieć odporności, co nie? Może i mieć, może. Jasne, że może mieć. Wygmany, no niekoniecznie. Jest, moi drodzy, i odporność, która jest spoko. I teraz będę z tajemnicy zniszczenia mógł zrobić zapłon. Spoko. Nawet dobrze. Jest i zapłon. Lepszy talent magiczny. Dużo wiedzy, moi drodzy, mamy, ale mocy musimy zwiększyć, nie? No i chcielibyśmy jeszcze, moi drodzy, dostać, co nie? Chcielibyśmy jeszcze, moi drodzy, dostać... moi drodzy, dostać w sumie to. Dobra. Dostać... Uczony jak najbardziej. Lepsza obrona, spoko. Wytrzymanie pozycji spoko, na pewno. Tajemniczy trening, nope. Lepszy ziemieśnik i kurczę, no nie mam znamienia, co nie? Nie mam znamienia. To jest trochę upierdliwe, ale... Pójdziemy środkową ścieżkę, moi drodzy. Bo mi się wydaje, że będzie chyba w sumie najlepsza opcja, żeby iść środkową ścieżkę tutaj. I sobie podtegować parę rzeczy. Podtegować. Dobre słowo, nie? Podtegować. Bardziej o to chodzi, że muszę znaleźć... Destro musi mieć znamię czarodzieja, co nie? Ale ta ścieżka jest bardzo solidna, plus ten artefakt do obrony, naprawdę spoko. Defa też będzie sporo, stosunkowo statystyk takich niemagicznych. Wiedzy mamy bardzo dużo, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, siłę czary potrzebujemy i defa.
Wiedzy stosunkowo wiece. No jednak muszę mieć mago odrzucania czarów. Nie, on może wziąć odporności jakiegoś typowego orka z biciem się, no ale trudno. Musimy zwiększyć siłę czarów, bo nie mamy jej za dużo, nie? Nie mamy jej zbytnio za dużo. No powiedzmy, że bardzo marnie mamy. Ale tak się ułożył Herek, tak do oświecenia, więc tutaj ja nic nie poradzę na to jakby wszystko, nie? Jestem ideałem. Jestem, nie będę. Ekspercka obrona nie najgorzej. Ogie światło najgorzej. Granie pod jednym czar gorzej, jak wyczuję, to jesteście w dupie, nie? Bo wywalam to, wywalam to. Tak naprawdę, moi drodzy, potrzebujemy znamienia czarodzieja i tajemny trening w sumie. Teraz tajemny trening wezmę, potrzebuję tej właśnie siły czarów i jest znamie. Jest pochłonięcie, co nie? Jest utrzymanie pozycji. Fajnie, dobrze to wygląda. I teraz tak, jeden poziom dostaniemy i dostaniemy tajemny talent. I mamy 15 siły czarów, to już tym coś możemy, moi drodzy, zdziałać, co nie? Tym już coś możemy mniej więcej zdziałać. No i dobra, git. Jakoś to przetrwaliśmy wszystko, więc spoko. Więc bardzo, bardzo dobrze. Czy dostaniemy 3 siły czarów z artefaktu, który jest w zamku? To nam pozwoli zboostnąć się dość fajnie. No, fajnie, fajnie, fajnie. Zgrabnie jak hot. Dobra. Git. Raczej tutaj, moi drodzy, ciebie. Raczej tytana z chmurą. Dobra, na razie weźmy sobie tych. Z naprawą raczej... Nie, nie przeszkadza mi, bo jakby było ten, to ja rzucę ten... To ja rzucę po prostu... To ja po prostu rzucę, nie? Kulami tego tam z... O kurde, tytana nie kupiłem. Czemu się tytan nie kupił? O kurwa, prawie się strollowałem. Uch, so close! So, not even close, my friend, not even closed. Sprawdzę, czy się nagrywa, bo czasami mam... mam takie XD. Dobra, obdev i obrona. Wiadomo, na tobie. Teraz tak, do obrażeń. I życia, dobra. Musimy na pewno inicjatywę sobie, moi drodzy, rzucić, bo... Bo trzeba. Inicjatywa oraz atak. Na Rakszy zawsze spoko, bo Raksza po prostu lubi bić. Rakszaszka lubi bić, lubi. Dobra, inicjatywa oraz życie w sumie na maga, żeby szczelił. I tyle mi z inicjatyw się skończyło. Co jest dostępem do drewna. Atak i inicjatywa. Moi drodzy, wbrew pozorom, to nie jest głupie, nie? Jakby wiem, że on jest taki ten, ale jak dam mu ini, no to będzie spoko, nie? No zdrowia nie dostaniesz, defa też nie. Bo do tego wszystkiego jest potrzebny. No właśnie. A wiecie, rzucę to, żeby szybciej defa kliknąć. Szybciej defa po prostu kliknąć i utrzymanie pozycji, nie? Dobra, lecimy. Lecimy, nie śpimy i będziemy się modlić o zbawienie Boga. Boga naszego jedynego, prawego. Zobaczymy. W jaki sposób to trzeba tutaj wytrzymać, w jaki sposób to trzeba przetrzymać. Damy radę, bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to nikt tego nie zrobi dziś. Jest Garuna, moi drodzy, czyli bardzo niewdzięczny Herek.
Bardzo lubię Herkagarłkę. Bardzo, bardzo dobry. Pojawia się jednostki i zwiększacie kolejny atak, kolejny atak i kolejny atak i kolejny atak i kolejny atak i kolejny i kolejny i kolejny i kolejny atak, kolejny, 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 kolejny i kolejny. Dużo siły czarów, dużo wiedzy, więc prawdopodobnie rozbicie naszej siły czarów, z tego co rozumiem, będzie dobrze. No to trudno się mówi, żyje się dalej. Dobra, tak się ustawmy. Dobra. Ja to widzę tak, widzę siłę ponad magią. No, to siła czarów nam spadnie. No to będzie problem, no to trzeba było jednak iść te... Zobaczymy, no to będzie upierdliwe. 16 poziom, 17. No, zbił mi, ale to nie jakoś w sumie dużo, nie? Widzę, ma defa na pewno. A nie ma defa, moi drodzy. Nie ma. A moi drodzy, standardowo. Rozkładzik jakiś wszedł. Spoko w sumie. Dobra. Szczelisę. Poczko. Standardowo tutaj przyspieszonko. Wózek, no nie ma sensu wózek. Wózek nie ma sensu. Chciałem jej szał trochę zbić, bo ona potem jest upierdliwa. Ile masz na defie defa? Chyba sporo raczej, nie? Raczej sporo. Tutaj, moi drodzy, slow. Nie wiem, czy rzucać to tam w sumie. Dobra, niech tam dostanie. Bijemy go trochę. Piąstkę gniewu jest subcio. A na was tutaj. Okej. A balista jest, moi drodzy. A, nie zwróciłem uwagi, że balista jest. Aha, balistę gra. Dobra, ja w ogóle nie zwróciłem uwagi. O, serio, ja nie zwróciłem na to aż takiej uwagi, że on gra balistę i namiot. A ja, widzicie, wziąłem sobie na prawą strzelca i nie strzelałem w niego, dobra. Dobra, ale okej. Ja mam implozję za 600. Na spokojnie, moi drodzy, na spokojnie. No spokojnie sobie grajmy. Trudno. Tylko że on niwelował właśnie obronę, co nie? Dobra, ja na to nie wpadłem w sumie, że on gra balistę, nie popatrzyłem sobie. Ktoś ich tam w sumie zbił, nie? Namiot też go coś podleczy. No ale dobra, zobaczymy. On nie ma defa, wiecie, jak ja z dobrą kulką rzucę, to mogę naprawdę fajnie zbić, nie? Dobra, tytek poleciał. Dobra, będzie mi go mordował. Rozumiem. Dobra. Prawda, ja mogę go fajnie tutaj patnąć. Nie chcę wychodzić na pełną, nie? Dobra, ładnie. To mi może potem wlecieć w sumie.
Trudno, bijmy. Nie ma co stać. Nie ma ich, wy wiecie o co mi chodzi, nie ma co stać. Dobra, kula, czy jakieś mocniejsze rzeczy, implozje? A ściana ognia, nie, no dobra, raczej... Raczej kula tam na plecy, no. Okej. Okay. Spoko. Spoko loko. To nie był dobry pomysł. Oj, to nie był dobry pomysł, mój drogi. Oj, to nie był dobry pomysł. Dobra, bijmy. Bijmy balistę. Nie strzelam dużo. Ale to naprawdę nie był... Nie był dobry pomysł. Ładnie się go pozbyłem. Dobra, on uciekł od tego. Wiązka gniewu za czysta. No dobra, raczej kula tutaj mimo wszystko leci. Dobra. Nie za dużo mu tej balisty zostało. No ładnie mnie strzelił. Ładnie. I zwiększył sobie atak teraz. Nie, to nie jest zbytnio przyjemne. No. Ale w sumie sprzątłem go nawet w porządku, nie? Dobra. Ja tam pójdę w balistę uderzyć. Dobra. Tak. Ty na defie byłeś, więc masz 35 defa. Zmoralowałeś, ale okej, to nie przeszkadza. Dobra, ściągamy. Ściągamy balistę. Fajnie. Raczej mimo wszystko pośpieszek. Mimo wszystko podpieszek. Teraz mimo wszystko, moi drodzy. No teraz tak naprawdę w tym momencie uważam, że... Chyba pochłonięcie będzie dobrą opcją, chociaż... By tą kulę ognia rzucić sobie w to, nie mogę złapać tych dwóch. Czy bardziej, kurde... Implozja. Nie, bardziej kule. Kule, bo jakby jest też zapłon, nie? Okej, okay. Jakby wymuszę na nim pewne rzeczy, dobra. Tak, jesteś na utrzymaniu pozycji, stój, dobra, git. Ładnie. Nie za bardzo mi dochodzisz. Obijamy ciebie, mieszurzerco. Dobra. Już zaryzykował z tą balistą. O Jezu, zaboli go to. Masz tak dużo, ale jakby... Tak czy tak, nie? Ładnie mnie przypierdaszyłeś, ładnie. Żeby mi nie zeżarł. Raczej się stąd teraz... Cofamy. Okej. Dobra, żarcia ma to zbyt dużo, nie? A tak już mu się zwiększa. Bo już trupów poszło trochę. Magii ile ja mam? Magię to ja mam dużo, nie? Jakby... Ale teraz pochłonięcie pójdzie na pewno. Na rakrze. Wiem, że boli, wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. O nie, minus moral. To niezbyt przyjemnie. A namiot też bym chciał zniszczyć, moi drodzy, wbrew pozorom. Namiocik też bym chciał zniszczyć.
Na 140 tych. Gorsze są te trupy tutaj, nie? Przy tym miniażar. Muszę jak najmniej mu trupów pozwalać jeść. Tą pałka w kakao. Dobra, czyli będzie fokus w rakrze. Dobra, szybcio. Gites, gites, gites. Teraz, moi drodzy, pochłonięcie, bo nie mogę mu też dawać, żeby on mnie zabijał, co nie? Mhm. No, radefik po prostu i tyle, nie? Teraz mamy piąstkę gniewu. Piąstka gniewu, moi drodzy, piąstka gniewu. Ładnie. Czekajcie, ty nie masz. Ty masz obniżonego defa, no to wiadomo, że w ciebie lecę. Lecę na pełnej petardzie. Tutaj jest ładna kula ognia, więc korzystajmy tej z okazji, że jest ładna kula ognia. Dum. Mhm. Bardzo ładna kula ognia była. Ups. Dobra, kolejny lecisz. Bum. Rozkładzik. Zapłonik mu niszczy szały. Bardzo dobry sposób. Dobra, chyba ty nie przetrwasz. Coś sobie tutaj. Nic nie musisz robić, tak szczerze powiedziawszy. Nic nie musisz robić. Tylko zginiesz mi raczej. Znaczy, dobra, on nie bije mnie dużo, zaraz będziemy tylko defy klikać, nie? Ale mimo wszystko to muszę sobie rzucić. Wiem, że to mnie tak trochę spowolni i tak dalej. Ten już nie będzie dużo strzelał. Ktoś ich tam już niby szczelił, ale... Nie jestem w stanie przed nim jakby w żaden sposób, jakby to powiedzieć... Uciec, więc... Cierpienie na Pałkao, w sumie spoko sprawa. W sumie dobrze. Jest 168 czarów, mam aż za dość. Dobra. Zapłonik działa. Dobra, zwiększył sobie atak minie, dobra. Dałem sobie defa teraz. Ja właśnie zacznie żreć te wszystkie ciała teraz, nie? Dobra. Zacznie to teraz żreć. No, jestem za tym, żeby go cisnąć, no... z implozją już, no. Dobra, to mam dać defa po prostu. Okej. Mhm. Możemy wejść to co, nie? No, robimy ciebie, bo ty mi tu gnębisz mnie. To gin. Jesteś na pełnej. Dobra, ściągnijmy tego z tyłu. Dobra. Okej, spoko. Trzymanie pozycji robi robotę. Musimy dać utrzymanie pozycji, bo teraz ile będę miał? Nie dam defa, to nie mam utrzymania pozycji. Nie, mam w sumie cały czas, dobra. Never mind. Boom, no minus laczka akurat wyszła. Dobra, no to teraz proste, żeby jakby zdamy czarodzieja na ciebie, bo ty lubisz... Lubisz nam skokać. Skokać nam lubisz, niezbyt przyjemnie. Pochłaniać żarcie, to cię muszę po prostu wymordować. Dopiero pokrzepiające. Dobra, defy, jakby tutaj nic nie będę innego klikał, nie? Damy 140 kibli. Dobra, obijajmy ciebie. Boom. Bity szał, jakieś jeszcze ten są.
Dobra, to nie jest zbytnio tragiczne. Dobra, na spokojnie. Mimo wszystko na spokojnie. Dobra, zabijamy teraz ciebie. Chyba, że mi wejdzie ten, nie? Dobra, nie wyszło plugawienie. Ale zabolało. Wow. Ale zabolało. Dobra. GG next, jasne. Dobrze było. Dobrze było, moi drodzy. Jednak mimo wszystko to Destro, Balista była i tak dalej, no. Rzeczy miał... fajne w sumie też trochę, nie? Dobra, lecę nexta, bo powiedziałem, że dwa zagram. Dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia kolejnym razem. Odcinek był nawet fajny. Pa, pa, bo to akademia moja ulubiona przecież, nie? Pa, pa!